Cześć, siemanko, guten morgen. Woron kolarzyna z tej strony. Pogoda nie rozpiętrza, ale dzisiaj myślę, że to będzie na plus. Ma nie padać, ma nie być słońca, jakieś tam tylko przebłyski. Dawno nie robiłem 200 km, a że forma rośnie, bo ostatnim razem jak zrobiłem 200, było to 7 godzin, 34 minuty i coś tam ileś sekund, średnia 26. Jak dla mnie na 200 km taki wynik to coś pięknego. To dzisiaj postanowiłem spróbować pobić swój rekord na 200 km. Ale podkreślę, w czasie netto. Też będę chciał sprawdzić koczuła lemontka. Będę chciał też wam w międzyczasie poopowiadać, jak wygląda to u mnie Worona kolarzyny, jeżdżenie, karmienie na takich dystansach. To co, lecimy dalej. Łowiecki na horyzoncie. Druga przerwa. Mamy prawie 50 km. Czas poruszyć pewną kwestię, jeśli chodzi o dobór trasy. Ja wyróżniam 4 typy tras, jeśli chodzi o długie dystanse. W tym przypadku 200 km. To tak, pierwsza typu pętelka, czyli wybieramy sobie trasę jakąś, która będzie od naszego domu miała w pętli 200 km. Druga to drugi typ pętelki, czyli wybieramy sobie trasę, która ma powiedzmy 20 km i robimy 10 takich pętelek. Nie wiem. Czujemy się lepiej na siłach, robimy sobie pętlę 50-kilometrową i robimy to 4 razy. Trzeci typ to taki, który ja dzisiaj będę stosował, czyli w tej nazad. 100 km w jedną i 100 km z powrotem. I czwarty typ, czyli od punktu A do punktu B. Albo jedziemy z domu 200 km prosto i jakoś wracamy, albo jedziemy na jakiś punkt końcowy, dla nas później początkowy, i z tego punktu wracamy do domu. To by były takie 4 typy tras. Ważną kwestią też jest dobranie sobie, jeśli robimy taką dłuższą trasę pierwszy raz, to czy jedziemy pod wiatr, czy z wiatrem, w jakim kierunku mamy wiatr. No ja, robiąc Zakopane, byłem tak napalony na tą trasę, że jechałem całą trasę pod wiatr. Ale zrobiłem. Dobra, ja kieruję się dalej i na kolejnym pit stopie poruszymy jakąś kolejną kwestię odnośnie długich dystansów. We'll be right back.
powiedzmy może sobie teraz o rytmie. O rytmie i jakie tempo. Rytm każdy ma zapewne jakiś swój. Powiedzmy, jak już zrobiliście jakąś pierwszą setkę, macie mniej więcej już taki przedsmak tego, w jakim tempie się dobrze czujecie. Osoby, które nie mają zbajerowanych liczników, proponuję na takim dystansie jechać po prostu z takim tempem, żeby oddech był swobodny. Żeby nie było zadyszki, żeby oddech był swobodny. Czyli tętno będziemy wiedzieli, że mamy na takim w miarę niskim poziomie. Dla osób, które bawią się bardziej już w technikę, czyli pulsometry, czujniki kadencji, te sprawy, mierniki mocy. Tutaj z doświadczenia wiem, że akurat w moim przypadku najlepiej czuję się do 150 na takich dystansach uderzeń na minutę, a ogólnie najlepiej wchodzi mi między 150 a 160. Wtedy jest moje takie tempo, gdzie nie mam tego zakwaszenia i mogę cisnąć. Tu macie moją lemontkę. Całkiem prosta. Jakieś tam rzepki. Jest regulacja przód, tył, na boki. I tutaj pod spodem są śrubeczki. Do przodu, do tyłu. I nic więcej. Aha, tu pod spodem jest na prawo, na lewo. Dzwonek. Co bym chciał jeszcze dodać, jeśli chodzi o tempo, rytm, te sprawy. Jeśli chodzi o takie długie dystanse, bo na stówkę to nie. Ale jeśli chodzi o takie długie dystanse, u mnie jest coś takiego, że staram się przez pierwszą godzinę, nieważne czy to będzie z górki, pod górkę, jechać na tętnie do 140, żeby przygotować tak jakby ciało na dłuższy dystans, tak jak to robią kolarze, powiedzmy przed wyścigiem, gdzie tam na trenażerach czy na rolkach się rozgrzewają. Ja sobie obrałem taką taktykę, że pierwsza godzina dla mnie jest taka taki wolny start, luźny, nie ostry. 70 chyba 5 km. No, 77. Czas. No ja jestem mega zadowolony. Średnia 29,6. Dobra, lecimy dalej. Właśnie minęło 3 godziny 3 minuty. Na liczniku 90 km. Zaczynam powoli wierzyć, że będzie rekord na 100 km. A rekord mam 3 godziny 29 minut. Jest szansa. A za chwilę będzie fajna uliczka. Na moich filmikach już chyba dwa razy była. Miejscowość Otterdorfen, jakoś tak, ale uliczka jest urocza. Oczywiście zawsze dużo turystów. Kawka, herbatka, lody, pizza, kebab. No właśnie, tak się nie umie jeździć. Jest. Jest i ona. We'll be right back.
Mamy rekord na 100 km. 3 godziny 23 minuty. Jest dobrze. Ale przeciągnąłem przerwę o 5 minut. To nie jest już dobrze. Teraz wspomnę trochę o przerwach, tych doświadczeń, które zdobyłem i z moim brzuchem. Wychodzi na to, że najlepsze przerwy wchodzą mi co 50 minut. Na pewno wstaję wtedy i rozprostowuję gnat, żeby dupsko nie bolało. A w trakcie jazdy staram się, no nie zawsze pamiętam, co 20 minut wstawać z siodełka i zrobić tam powiedzmy 10 obrotów korbą na stojąco, żeby krew doszła znowu do miejsc, które przycisnęliśmy. Staram się wtedy zjeść posiłek, który uczę się jeść od niedawna. I co 50 minut staram się właśnie coś zjeść. Od trasy z Zakopanego wleciały bananki, ale na pierwszy ogień, pierwsze 50 minut wchodzę nam drożdżóweczki, które nie psują mi brzucha, teoretycznie. I wchodzą takie dwie, czyli pierwsze 50 i drugie 50. Później niech znajdę. Na trzecią turę wpadają batony proteinowe. I na czwartą przerwę wlatuje banan. I później powtarzam, znowu dwie drożdżówki, baton proteinowy i bananek. Jeśli mój brzuch nie działa, to po prostu wtedy robię przerwę, jeśli chodzi o jedzenie, za kolejne 50 minut. Jeśli macie zdrowe brzuchy, to myślę, że co 50 minut to jest wystarczająco, żeby coś zjeść. Jeśli umiecie jeść w trakcie jazdy, to możecie jeść co 50 minut w trakcie jazdy. Dobra, zrobił się koreczek. Ja kończę bananka i wracamy. 100 km jak na razie jest dobrze. Mimo to teraz jedziemy nazad. 110 km, 90 zostało. Sześćdziesiąty piąty kilometr, 5 godzin 50 minut, średnia 28. Zostało niedużo do końca, 35 km, ale zapomniałem wam powiedzieć o piciu. W moich bidonach jest sok malinowy, taki do rozrabiania, i w 100 ml jest około 300 kalorii. W jednym bidonie mamy setkę, w drugim mamy setkę. No i w sumie jakby nie było, w dwóch bidonach jest 600 kilokalorii. I ja osobiście piję 10 minut po posiłku. I później ewentualnie gdzieś tam w międzyczasie, jak dopadnie mnie kryzys. Jeśli chodzi o jakieś przygotowanie roweru, no to co, lampeczka jedna, lampeczka druga, mała jakaś tam torebka, w której jest dętka, łyżki, adapter do wentyli, żeby można było się na stacji benzynowej napompować, i multitool,
I chyba tyle. A i pompka. Pompka. Także to by było chyba tyle z takich kwestii długodystansowych. No strój, no to strój, no to zależy od pogody. Każdy już musi sobie to dobrać pod siebie. Jednemu jest ciepło przy 20 stopniach, a drugiemu przy 20 stopniach jest zimno, więc tutaj to kwestia indywidualna. Dobra, oddechnę trochę i może się uda pobić rekordzik. Zobaczymy się już chyba na końcu trasy. Wiecie co jest najciekawsze? Że ten kryzys nie złapał mnie z powodu, że nie mam siły ani nie jestem głodny ani nie to, że chce mi się pić, tylko nadzwyczajnie dlatego, że tak mi się spompowały nogi, że nie mogę nimi kręcić. Zostało mi 18 km. No i może być ciężko, bo nie mogę wykręcić więcej niż 25 na godzinę. A teraz jeszcze górka. Damy radę. Ostatnie 50 metrów. O. 20, 10. Dobra, dojadę już do znaku. Jest 200. O, ale się spompowały. Dobra, jest Hamburg. Mamy to 200 km. O, 7 godzin 18 minut. Średnia 27,4. Co ja mogę powiedzieć więcej? O, Hamburg się skończył. Co ja mogę powiedzieć? Subskrybujcie kanał. Instagramy, strawy i te sprawy. Dobra, dzięki, trzymajcie się, hej.